Czekam. Marek Grabie. Filmowe fake spoilery. Odcinek kolejny. Matrix. Uwięziony w Matrixie Thomas Anderson pracuje zdalnie. Aby jednak nie iść dziś do pracy, zaraża się od sąsiadki opryszczką. Swędzi jak diabli. Nie mając żadnej wiedzy chemicznej, nie wiedząc co robić, uderza pięścią w ptasie guano. Otrzymuje guanozynę, będącą niczym innym jak prekursorem zowiraxu. Następnie przy pomocy chaotycznych działań zastępuje w niej pierścień rybozy fragmentem odpowiadającym atomom C1' i O4' nukleozydu. Powstały zowirax nakłada na opryszczkę i czuje ulgę. Niestety, podczas paniki wpada mu za koszulę pewna ilość heksametyldisilazanu. Swędzi 100 razy bardziej niż opryszczka. Neo zdejmuje rozciągnięty sweter i kratkowaną flanelę. Ubrania te, zgodnie z rozporządzeniem Matrixa, muszą nosić wszyscy informatycy, co jest podyktowane artykułem 5 Dziennika Ustaw o swetrach i flanelach, a także artykułem 6 dotyczącym stopnia rozciągnięcia. Sięga ręką do pleców i drapie się intensywnie, rozdrapując warstwy naskórka. Nie czuje jednak ulgi. Drapiąc dalej, przebija się przez skórę właściwą. Wciąż nie znajdując ukojenia, natyka się pod skórą na okrągły metalowy element połączony z kręgosłupem czymś w rodzaju kabla. Nie dziwi się temu zbytnio, gdyż nie posiada zbyt dużej wiedzy na temat ludzkiej biologii. Wsadza palec głębiej i głębiej, a następnie całą rękę, która zatrzymuje się dopiero na jakiejś szklanej powierzchni, wyczuwanej palcami. Thomas Anderson nie zdaje sobie sprawy, że dotarł ręką aż do będącej po drugiej stronie jego ciała szyby w inkubatorze Matrixa. Swędzenie mija. Szczęśliwy chce cofnąć dłoń, ale niestety zawadza o coś zegarkiem. Jest godzina 15, jednak Thomas Anderson o tym nie wie. Ciągnie rękę z całej siły, ale stalowa bransoletka, którą wraz z zegarkiem dostał od dziadka, okazuje się niezwykle solidna. Staje od komputera. Wstaje do komputera, przepraszam, i wolną ręką wpisuje do wyszukiwarki zapytanie. Co zrobić, gdy ręka utkwi w kręgosłupie? Niestety wyskakują mu tylko strony porno. Oprócz nich jest jedna wzmianka na Onet Zapytaj, której autorem jest niejaki Morfeus. Forumowicz opisuje podobny problem z tą różnicą, że w jego przypadku przyczyną zablokowania ręki w kręgosłupie nie był elegancki zegarek, ale duża kurzajka. Jednak też odziedziczona po dziadku. Pod postem znajduje się jeszcze komentarz umieszczony przez Morfeusza. Widzę, że nikt nie zna odpowiedzi, ale na szczęście sam znalazłem rozwiązanie. Jak ktoś ma podobny problem, to zapraszam na priv. PS. Nie zgadniecie, o co się zaczepiła ta kurzajka. Neo pisze do Forumowicza i dostaje od razu odpowiedź. Spróbuj wsadzić drugą rękę do kręgosłupa z butelką oleju i wylej tam go trochę. Mnie przy kurzajce to pomogło. Neo Nie ma jednak oleju, bo ostatni zużył grzejąc sobie olej na patelni, co po prostu lubi robić raz na jakiś czas. Nie mam oleju, odpisuję. Dobra, to przyjadę do ciebie ze znajomymi. Albo wiesz co? Mam inny pomysł. Daj mi 2 godziny. Neo czeka. Mijają 2 godziny, w czasie których Neo robi wszystko jedną ręką. Rozciąga sweter na jutro do pracy, grzeje sobie na patelni resztkę oleju, którą zostawił na czarną godzinę, bo od czasu do czasu lubi grzać sobie olej. Nagle słyszy dzwonek do drzwi. Nareszcie! Okazuje się jednak, że nie jest to Morfeusz, tylko sąsiadka, od której zaraził się opryszczką. Wstydliwie zakrywa więc czarnym płaszczem uwięzioną kończynę i otwiera drzwi. Cześć Neo, słuchaj, bo tak mnie nagle pocałowałeś, a potem uciekłeś, że nie wiem o co chodzi, żali się dziewczyna. Słuchaj, to nie jest najlepszy moment, duka Neo. Kobieta obejmuje go i całuje namiętnie. Neo szamoce się, ale zegarek po drugiej stronie nie puszcza. Nagle Anderson czuje na uwięzionej ręce czyjś dotyk. Patrzy ze zdumieniem na sąsiadkę. Gdzie ty mi wsadzasz tą rękę? Dziewczyna jednak zupełnie nie rozumie, co zrobiła nie tak. Tymczasem ktoś po drugiej stronie ponownie go łapie za rękę i co gorsza zaczyna mocno ciągnąć. Neo skręca się, uderzając głową w głowę sąsiadki. Ta nie rozumie żartu, ale śmieje się i oddaje mu głową kupsańca. Kolejne szarpnięcie i Neo ląduje na ziemi. Teraz czuje na swojej ręce nie jedną, a 2 ciągnące go dłonie. Słyszy też odgłos. Hej, rób! Hej, rób! Wszyscy razem! Chodź tu, Trinity! Razem, razem, razem. Wyjdź, mówi do sąsiadki. Nie mam czasu, jestem gejem i mam inną. Kobieta ucieka z płaczem, rzucając na odchodne. Wszyscy faceci są tacy sami. Nagle dłoń Andersona zostaje odblokowana. Czując, że zegarek już o nic nie zawadza, wyjmuje ją. Jednak gdy już jest naprawdę bliski uwolnienia, ktoś po drugiej stronie łapie go za rękę ponownie i zwyczajnie kradnie mu zegarek. Neo jest wściekły. Ktoś zajumał mu najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostał. Siada do komputera i pisze do Morfeusza. Ten na szczęście odpisuje. Przeprasza za kolegów i zapewnia, że przeprowadzi śledztwo wśród ekipy. I że przeprowadzi śledztwo wśród ekipy. Jakiej ekipy? Pyta Neo. Nie mogę listownie, musimy się spotkać, odpowiada Morfeusz. Anderson jedzie pod wskazany adres. Widzimy ładnie urządzone mieszkanie w samym centrum Matrixa. 2 fotele, jeden z murzynem, drugi bez. Czarnoskóry wyciąga w stronę Neo 2 tabletki. Połkniesz czerwoną, mówi, wyciągniemy cię z Matrixa, bo niestety nie udało się nam za rękę. Weźmiesz niebieską, zostawisz w Matrixie, ale za to będziesz mieć zarypiastą erekcję przez 2 godziny. Neo waha się. Podoba mu się niebieska tabletka. Kusi jak diabli, ale za czerwoną kryje się nie tylko możliwość zrozumienia samego siebie i tego, czym jest Matrix, ale także wielka szansa na odzyskanie zegarka. Bierze czerwoną. Prosi o coś do popicia. Morfeusz radzi, by śliną, tylko trzeba poczekać, aż się jej więcej zbierze. Anderson łyka i traci przytomność. Budzi się w inkubatorze. Rozpoznaje ten teren, bo wcześniej już macał go ręką. Zastanawiając się, czy to właśnie jest Matrix, kombinuje, czy będzie musiał tu żyć i z czego zrobić meble. Przybywa jednak ekipa Morfeusza i wyciąga go omdlałego na pokład statku. Neo znów odzyskuje przytomność. Jesus, to już nudne, myśli. Znów odzyskuję przytomność. po raz pierwszy widzi Matrix z zewnątrz. Aklimatyzuje się szybko. Załoga uczy go wszystkiego. Chwytów kung fu i kamasutry bojowej. Wkrótce dorównuje innym, a następnie ich przekracza. Za pośrednictwem kabla wtykanego do kręgosłupa łączy się zdalnie ze swoją firmą, bo jednak forsa to forsa. Życie mija mu sielsko, za co dziękuję Bogu, bo jest to o wiele lepiej niż w inkubatorze. Przede wszystkim więcej miejsca. Przeglądając program Matrixa, nieoczekiwanie trafia na podejrzany fragment kodu podpisany inicjałami Morfeusza. Program służy do wykrywania tych mieszkańców Matrixa, którzy mają fajne zegarki. Mówi o tym Trinity. Ta początkowo nieufna decyduje się mu coś zdradzić. Wyciąga tabletki. Jedną niebieską z gwiazdeczkami, a drugą biało-czerwoną. I oznajmia, jeśli wybierzesz niebieską z gwiazdeczkami, pozostaniesz w iluzji co do uchodźców, LGBT i tego, z czego żyje Morfeusz. Jeśli weźmiesz biało-czerwoną, stanie się coś innego. Siostry Godlewskie pokażą ci cycuszki. Ale też zrozumiesz wtedy prawdę. Jaką prawdę? Pyta Neo filozoficznie. Tę największą i najprawdziwszą, odpowiada Trinity. Wybraniec łyka biało-czerwoną tabletkę, widzi siostry Godlewskie i ma erekcję. Ach, więc to jest ta cała prawda o mnie, myśli. Na szczęście jednak dzieje się coś jeszcze. Anderson wpada przez zapadnie do jakiegoś pomieszczenia. Widzi Morfeusza, który stoi przed dużą szafką i grzebie w szufladzie. Uderza go z karata, a potem nieprzytomnego z judo. Neo nie wierzy własnym oczom. W szufladzie leży mnóstwo zegarków. Na samym wierzchu prezent od dziadka. Ze łzami w oczach podnosi go i nakłada na rękę. Szuflad jest jednak więcej. Otwiera dolną z napisem skarpetki nie do pary. I widzi podobne do tych, które mu zginęły w czasie prania. Trafia jeszcze na ukradzione długopisy, zapalniczki oraz szufladę z poszukiwanymi przez całe życie przez kochanków drugimi połówkami pomarańczy. Będących owocami, ale tylko metaforycznie, w rzeczywistości stanowiąc coś w stylu o wiele bardziej cyberpunkowym, mianowicie uwięzionych w szklanych pojemnikach ludzi. Morfeusz podnosi się z ziemi. Neo wycelowuje w niego najpierw gnata, a następnie broń. To nie tak, jak myślisz, tłumaczy się czarnoskóry. Przecież ja nie kradłem dla siebie. A dla kogo? Pyta Anderson. Zrozum, kontynuuje dowódca. Gdyby ludzie czuli się kompletni i szczęśliwi, nigdy nie chcieliby wyjść z Matrixa. Oni po prostu muszą czuć, że im czegoś brakuje. Tylko zabierając im takie rzeczy jak długopis, zapalniczka, rękawiczka czy kochanek, mogę sprawić, że nie jest im dobrze i tylko wtedy szukają wyzwolenia. No dobra, a co ze skarpetkami? Pyta wzburzony Neo. Ludzie szukają ich całe życie. To też kradnę, przyznaje Morfeusz. Neo płacze. Czarnoskóry wykorzystuje to i wytrąca mu z rąk pistolet, a zaraz później gnata. Ha, naiwny! Teraz ręce do góry i grzecznie oddaj mi zegarek. Anderson zdejmuje z ręki i oddaje najcenniejszą rzecz, jaką posiada. Grzeczna dziewczynka, mówi czarnoskóry. A teraz, skoro poznałeś prawdę, niestety musisz poznać coś więcej. Nicość. Ale jeśli naprawdę jesteś wybrancem, to nic ci się nie stanie. Podnosi broń i wycelowuje w Neo. Strzał. Morfeusz osuwa się na ziemię, ukazując stojącą za nim Trinity z dymiącą lufą HK416. Koniec. Bravissimo!